Siemanko widzowie, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Yuken. Dzisiaj taka bardzo krótka trasa, bardzo krótka, bo raptem 100 km. To jest moja Scania, jak coś to gram na drugim koncie, ponieważ robimy spadką fajny konwój. Fajny dlaczego? Bo zobaczcie, pada śnieg. Pada śnieg moi drodzy, jest ślisko, tak, tak, dobrze słyszycie, dobrze się domyślacie. Mod Frosty Winter działa w końcu dla wersji 1.4.9 i oczywiście będzie więcej odcinków z tego. Dzisiaj zabrałem padkę, pierwszy raz zobaczę śnieg, zainstalowałem jej tego moda. A dlaczego gram na drugim koncie? Pewnie zapytacie, to też o to odpowiem, że po prostu jest tak, że na swoim koncie, które leveluję, na którym nagrywam odcinki, mam wszystkie mody, mam również tam Promoca, wiadomo, Poland Rebuilding. I nie chciałbym za każdym razem tego wyłączać, bo byłoby to dość uciążliwe. Dlatego gram na swoim pierwszym koncie, także tutaj żadne, ani nawet, wiecie, kasa jest, ciężarówka, no to po prostu kupiłem sobie Scanię, żeby sobie z padką pojeździć. Też tą padkę Scanię zobaczy po raz pierwszy. Oświetliłem, także titnę jej, trąbnę ją. I się przywitamy, widzowie. Zostawcie serduszka dla padki. Siemanko, padka. To co, jedziemy? Tylko pewnie będzie ślisko. No, jedziemy. Mogę tego żałować. No, tym bardziej, że wybrałaś podwójną naczepę. Tak. Tak, widzowie, padka wybrała właśnie taką... Przede mną, czy co tak czarno? Ja cię w ogóle nie widzę, więc podjadę do bramy. Oczywiście jedziesz pierwsza. No myślajcie, musi padka jechać pierwsza, żebyśmy widzieli, jak pada poślizgi. Nie, nie chodzi o to, żeby się tam z niej nabijać. Ja oczywiście sam zrobię trasę, słuchajcie, to już mogę wam widzowie obiecać. Sam zrobię trasę na promocie, trasę po Polsce. Też widzowi obiecałem, że zrobimy w nocy. Tu akurat tak się złożyło, że mamy nocną jazdę, ale przy tym śniegu myślę, że jest na tyle fajnie, że jest na tyle jasno, że ten śnieg może być. Ale ja też zrobię trasę i w nocy na promocie, żeby podziwiać piękne widoki. Również oczywiście ze śniegiem. Parę odcinków będzie. Dlaczego ze śniegiem? No bo słuchajcie, ja czekałem. Czekałem, także ogromne podziękowania dla widza, który napisał mi o tym, że już działa ten mod, bo czekałem na to z niecierpliwością. Widz dał info i dziękuję serdecznie. Testujemy. Także, ale a propos Winter Moda, to oczywiście będzie osobny, krótki odcinek, bo tam damy znać, natomiast on jak najbardziej, jak widzicie, działa. Oj, jak tu się ciężko hamuje, to mi... Żeby hamować, muszę ręcznie wciskać. Zawsze to jest jakaś opcja na ratunek. Ręczny to spacja, nie? Tak. Jest to zawsze jakaś opcja, a czy ty w ogóle widzisz moją ciężarówkę teraz? Bo ja specjalnie na kursy z tobą kupiłem sobie ciężarówkę wypasioną. O proszę. Zobacz jaka oświetlona. No, widzę, niezło. Kupiłem Scanię, a co? I poszła na czerwonym. Dobra, zielona strzałka widzowie, nie? Zielona strzałka. Także zrobię na pewno jeszcze kursik sam. Zobaczcie, jak śnieg sypie. Naprawdę czasem proste rzeczy człowieka potrafią cieszyć w tym takim realizmie. Ja byłem ciekaw, bo... Podwójna naczepa, ale jeszcze w nic nie wjechałam. Dopiero ruszyliśmy. Czasami na starcie potrafię coś wjechać. No brawo ty. Jak ktoś nie widział, są szoty. Czekałam właśnie na pochwałę. Rzeczywiście, słuchajcie widzowie, są szoty na kanale, jak padka w coś wjeżdża, tym często we mnie. Ty najbardziej lubisz we mnie wjeżdżać i mnie w krzaki wpychać. Zaraz się zdarzyło i wypominasz? Ale zostało nagrane i short na kanale jest. No to był moment bardzo zapamiętania. Tak. Słuchajcie, mamy oczywiście, zobaczcie jak śnieg sypie i oczywiście ustawiliśmy sobie na 100% opady deszczu.
Chcieliśmy takie ekstremalne warunki, także dla Patki to jest pierwszy kontakt ze śniegiem. Widzowie właśnie, bo pytacie też może dlaczego śnieg. To już wam wyjaśniam. Chcieliśmy bardzo z Krystianem zabrać Patkę do wioski Świętego Mikołaja, bo tam klimat jest niesamowity. To było jeszcze na koniec roku przed Sylwestrem. Natomiast no nie udało nam się jej zabrać. Jakoś nie doszedłem do tego dlaczego. Krystiana mi się udało, Patki mi się nie udało. Ale ona zapieprza. Jadę 5 dych już jest szybko. Także nie udało mi się, słuchajcie, Patki zabrać do tej wioski Świętego Mikołaja. No i wpadłem na pomysł, że pokażę jej śnieg. Nie widzę cię, Kuba, znowu na mapie. No bo ja jadę 70, a nie 100. Nie bój się, wlecisz w krzaki, to się szybko zobaczymy. Jadę 100 właśnie. Jery, jak tu ślisko, widzowie. Ja muszę wykamować. Cicho, wytnie się. Wy nic nie widzieliście, widzowie. Wy nic nie widzieliście, że troszeczkę zarysowałem o barierę. No teraz się cieszyć nie mogę. Trzymaj się prawej strony, a... No bo jest ślisko. Ona nie wiem, czy ona wie, że jedzie w prawo? Skręć w prawo. Ja tam jadę w prawo, jak ona chce prosto, to niech jedzie prosto. A co? Zrobimy, widzowie, do miniaturki, nie? Mrugnij długimi dla widza. Słabego dafa ma. No Patka ma, słuchajcie, dafa oczywiście ze szybkiego zlecenia, bo jeszcze ma tam raptem 9 level. Oczywiście doradzam jej, jak może szybko się fajnie levelować. Słabo widoczne, bo to nie twoja ciężarówka. A, pojadę bez... Pojadę bez huba sobie. Bez lusterka. O, awaryjnymi dla widza zamrugała. Także podziękujcie, widzowie, Patce za awaryjne. Ładnie wam mrugnęła awaryjnymi. Dobra, widzę, jak oczko puściłaś. No, awaryjne lepsze. Może się nic nie odwali. Trzymajcie kciuki, a napiszcie, czy coś odwalimy. Nie, oczywiście nie zamierzamy nic odwalać, natomiast no wiecie, no, znacie nas i... Jakie awaryjne, co kierunkowskazy? Czyli dwa razem to awaryjne. Kierunkowskaz jest pojedynczy, w lewo albo w prawo. Więc kierunkowskazy, bo mogę jechać teraz w dwie strony. Raczej nie dasz rady. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ja, widzowie, da. Skręć w lewo. A jak ścina zakręt, no i się zaczęło. Pojechała w dwie strony. No i właśnie pojechałaś w dwie strony świata. Co nie? Ona zapomniała, że mamy podwójną naczepę, nie? No hardkorowa, hardkorowa jest Patka, skoro ona, słuchajcie, wzięła zlecenie z podwójną naczepą na śnieg. No hardkorowa dziewczyna. Chyba pod prąd jedzie. Tak jak w Anglii, tylko... Patka, ale my nie jesteśmy w Anglii. A to nie jest jednokierunkowe? A wygląda jakby była? No trochę tak, bo widziałem jeszcze drugą, stronę. No dobra, niech ci będzie, nabieram cię. To lepiej nie nabieraj, bo drogę to ja znam. W tym śniegu to ciężko znać cokolwiek. Chodzi o to, że jeszcze rozróżniam jedno kierunku was dwóch kierunkowych. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. No, gdzie mnie ten gościu we mnie wjeżdża przecież? Co on sobie myśli? Siema, Patka. O, zakaz wyprzedzania ciężarówek. Cicho, widzowie, zamknijcie oczy, wy nic nie widzicie. Wy nic nie widzicie, widzowie.
Tu się nie mogę oczywiście przyzwyczaić, bo tutaj nie mam tych modów wszystkich poinstalowanych, typu tego HUD-a i tak dalej. Szkoda. Bo na pewno jest mi z nim wygodniej. A jak ładnie prowadzę. A jak ci się zima podoba? Tak realistycznie jak w Polsce. No wiesz, za oknem u mnie w tej chwili jest minus 12 stopni, nie? Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. U mnie jest chyba minus 10. Także będę nagrywał widzowie odcinki ze śniegiem, bo... Na Mazurach jest minus 20. Łopani! Generalnie okolice, z których pochodzę, są najzimniejszymi w ostatnim czasie. Z największym mrozem. Zdrowe powietrze! Szkoda, że śniegu nie mamy. Że tylko w Eurotra. Ja mam śnieg. Ja mówię o śniegu za oknem, nie w Eurotraku. Też mówię o śniegu za oknem. A, to zazdroszczę. A u ciebie nie ma? Znaczy tam coś popruszyło, ale ciężko to śniegiem nazwać. Ona jest tak zasypane, że generalnie ciężko jest parkować przy chodniku nawet, nie? O kurde. Ale mały ruch jest, a mamy oczywiście widzowie tego moda obydwoje zainstalowani. Samochód był 4 razy odśnieżony samochód. Mamy tego moda realistyczne zachowanie pojazdów i też sami widzicie, że... 10 minut przerwy. Sami widzicie, że w nocy ten ruch jest realistyczny, czyli jest no mały, ale jakbyśmy tu jechali w dzień, no to by były pasy wszystkie zajęte. Także fajny jest ten mod, ale mówię, odcinek widzowie akurat o modach przygotowuję dla was, mody w praktyce. Będzie to kontynuacja, nazwę go może też najlepsze mody na 2024 rok. Zobaczę ile tych modów, wybiorę takie perełki, no ten mod, który w tej chwili, jak widzicie, jest używany, ten ze śniegiem, no to właśnie z polecenia widza. Także dziękuję ci jeszcze raz, drogi widzu, bardzo mi miło. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Bardzo mi miło, bo czekałem na to. Zjedź w prawo. Wiecie, no mamy zimę, tak, widzowie? No mamy zimę, no to wiadomo, że każdy z nas ten klimat jakoś chce poznać, wiecie, zmierzyć się z tym, mimo że to jest trudne. Zjedź się do skrętu w prawo. I wiem, że mogę na barierkach wylądować, no ale... O, właśnie, a propos. Kurde, wykrakałem. Aha. Skręć w prawo. No powiem wam, że hamowanie tutaj to... Hamowanie tutaj to nie należy do najłatwiejszych. Tatek burzy do wręcznego. Patrzcie, Patka uczy mnie jeździć. Patka, instruktorka jazdy. I to się nazywa... I to się nazywa prawdziwy konwój. Prawdziwy, realistyczny konwój, a nie tam wyścigi jakieś, kurcze. Żadna rywalizacja, wiecie, ja tam daję Patce fory, no bo ona, mówię, dopiero się też uczy. Też możecie śmiało jej serduszko zostawić w komentarzu, bo... Dziewczyna, jak widzicie, dobrze sobie radzi, ona tam... Nie wiem w sumie, ile kilometrów mogła przejechać raptem wszystkich. Parę tysięcy raptem mogła przejechać. A dopiero tam 9. czy 10. poziom. Dlatego ją zabrałem na śnieg na taki krótszy kurs, ale znając życie, spodoba jej się. Trzecim zjazdem. Podoba jej się i będzie chciała jeszcze raz pewnie. Aha! Wiesz, że jechałam tylko 10 na godzinę? No zima! Ale wycofało ładnie. No to dymy. Dymy, widzowie. Czyżby dymy? Dymy.
Dymy spod kół! Moich oczywiście, nie moich. Jeździło nie śniegiem, krusza. Zjedź z ronda. Jakaś dziwna muzyka tu gra. Bo zaraz musimy dostarczyć towar. Jedź prosto. No to chyba dostarczymy, nie? Oj, tylko trzeba jeszcze zahamować. Widzicie, wzięliśmy 100 km trasę taką krótką, żeby też ten odcinek nie wiadomo widzowie ile nie trwał, a też chodziło o to, żeby... No ale padka faktycznie, można powiedzieć, że całkiem nieźle, nie? No tutaj trochę tam przy... Zobaczymy jak się parkuje. Troszkę przyhaczyła, ale narzekać na nią nie można. Patrzcie, jeszcze sama sobie parkuje. No innego wyjścia nie ma, musi zaparkować. Teraz się okaże, że lepiej tu wjechała ode mnie. Nie no. Kolejna trasa za nami. Tak dobrze to nie ma. Parkowała? Oj, bo tu nic nie widać. Kurde. No i co? Dobra. Także dzięki widzowie za tą część odcinka. Zaraz zobaczymy, może padka będzie chciała jeszcze. No i widzowie, widzimy się ponownie. Wcale nie ma końca odcinka. Słuchajcie, no moim zdaniem padka poradziła sobie całkiem świetnie, bo jechała z podwójną naczepą, czy gubową przyczepą, tak to się nazywa. I faktycznie w nic nie wjechała, ale jak widać wyzwanie podjęła dalsze. Wybrała jeszcze jedno zlecenie. Jakieś tam kwiatki będziemy wieźli, co jest może mniej istotne. Natomiast słuchajcie, trasa ponad 700 km w tym śniegu. Także ja myślę, że na taką trasę to wam włączę jakieś radyjko, widzowie, bo żeby jakoś tam chociaż w tle nam muzyka grała. No dobra, gotowy, to możemy lecieć. Ale 700 km w śniegu, to ja naprawdę szalona jesteś. Słuchaj, jestem kobietą. Kobieta musi być szalona. Kobietą z jajami. Kukunys lepiej brzmi. Aha. Aha. Nie, że coś, ale twoje kochone zahaczyło o szlaban. Fajnie się zaczyna. To mój tir, nie kochonec. No to się zaczyna, nie? Widzowie, to się zaczyna. Patki kochonec zahaczyło szlawa. Dobra, ja tu kozaczę, a może sam nie będę lepszy, nie? Nie, no chyba nie. Chyba dam radę, widzowie, co myślicie? Dam radę wyjechać stąd? Dam radę, co to dla mnie? A co? Się bardziej martwię, czy tu przy... Nie, no naprawdę, słuchajcie, 700 km, ale słuchajcie, Scania dopiero co kupiona i wiecie co, nawet... Przygotuj się do skrętu. Padłem, widzowie, na taki pomysł, że na tych konwojach, jeśli jeżdżę z padką, a podkreślam to jeszcze raz, jeżdżę na innym koncie, ze względu tylko i wyłącznie na promocta, którego tutaj nie mam i tak dalej, żeby ona mogła też grać. No to wiecie co, to oj, oj, to pomyślałem, że będę na tym koncie jeździł tylko swoją ciężarówką z nimi, będę jeździł tą Scanią, no bo po przebiegu wtedy będziecie mogli widzieć, ile z nimi zrobiłem tych tras w konwojach, tak? To będzie tylko takie pododcinki pod konwoje i no bo siłą rzeczy na swoim koncie tym pierwszym, znaczy tym drugim... Przepisami. Mówisz? Skręć w lewo. O, wyhamowałem. Wyhamowałem cudem. Jezus. Patka twierdzi, że z przepisami. No dobrze, zobaczymy. Tak jej to wyjdzie w praktyce. Natomiast się rozkojarzyłem, widzicie, bo to tak ciężko jest czasem gadać. Zmierzam do tego, co chciałem powiedzieć, że drogi widzu, w ogóle jak ci się podoba cała seria, to będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, to zawsze
po pierwsze zwiększa zasięgi, a po drugie, nie oszukujmy się, ale wasze komentarze też są bardzo, bardzo motywujące. Jesteście super fajną społecznością, która nawet bardzo często, właśnie przede wszystkim bardzo często, coś fajnego napisze, coś doradzi. Nie ma wśród naszej społeczności jakiejś takiej, nie wiem, toksyczności, wyzywania się. Absolutnie tego nie ma i nigdy nie będzie, bo na to nigdy nie pozwolę. Natomiast mimo jakichś tam, każdy z nas się różni, wiadomo, każdy ma inne upodobania, każdy lubi co innego. Przypuszczam, że ktoś z was może stwierdzić, że taka jazda w śniegu bez sensu. Ja to zdanie jak najbardziej uszanuję, drogi widzu. Dla ciebie może być bez sensu, a ja uważam, że mamy styczeń, mamy mróz za oknem i chciałbym poczuć ten klimat, bo przecież nie będę jeździł w zimę ze śniegiem w lipcu, aczkolwiek wiecie. No, bo zgodnie z przepisami. Skręć w prawo. Pomijając, że jedziesz środkiem drogi, to już tak by się zgadzało reszta. Ważniejsze są światła. Nie no, najważniejsze, że w barierkę nie wjechałaś, to już jest progres. A się zastanawiałam, czy ja wtedy wjechałam w barierkę, czy ktoś mi w dupę wjechał. Ja tam nie wiem, nie znam się, nie orientuję, zarobiony jestem. To ty mi w dupę wjechałeś. Ale zobaczcie, jak fajne efekty są, że spod ciężarówki patki się taki... A! O Jezu! Naprawdę ślisko, widzowie. Że pod ciężarówki patki się wydobywa taki wiecie, kurz śnieżny, że tak powiem, nie? I żebyśmy mieli trudniej, sobie utrudniliśmy, zobaczcie, sypie śnieg, nie? Czyli też widoczność będzie bardzo słaba. A my ustawiliśmy opady deszczu, no bo to, no mówię, odnośnie tego moda akurat nagram wam odcinek, ale opady deszczu sobie ustawiliśmy na 100%. Deszczu, czyli w tym przypadku śniegu. Za tym idzie, widzicie też tą mgłę, tak? No to jest, to wiecie, taki realizm już full, nie? Realizm jest naprawdę full, także jestem ciekaw, czy my w ogóle dojedziemy te 700 km w takim śniegu. To średnia prędkość, no to... Powiem wam tak, tutaj już się kończy wariowanie typu jazda powyżej 100, to jest nie niewykonalne. Aha, widzicie, nawet nie skapnąłem się, że jechałem chyba awaryjnym pasem za nią. Tu nic nie widać, zobaczcie jaka tu jest widoczność, widzowie. Jest mgła taka śnieżna, nie? W ogóle ta roślinność. Patrz, jeszcze się nie wywaliłam. Brawo ty! No bo nie zapieprzasz jak nie wiadomo co. Lub kto. Jestem ciekaw, widzowie, będę to właśnie dlatego tą trasę robię, wam pokazuję, bo testujemy. Jestem bardzo ciekaw, czy te samochody lokalne, tak to nazwijmy serwerowo, czyli te wszystkie NPC-ty, które nas mijają. Komfortu jadę. Jasne, jasne. Czy te wszystkie samochody lokalne... Nie widzisz? Też mogą paść po ślisk. No właśnie, nie widzę, jest taka mgła i ty mi tak kurzysz spod naczepy, że... Ledwo twoją naczepę widzę. Co chyba... Możliwe, że nie widzisz. Trzymaj się lewej strony. Muszę bliżej podjechać, ale to... Zazwyczaj się źle kończyło. No coś tam widzę, no. Jak staranowałaś gościa. Nieprawda, nie staranowałam go. Przejechał. Trąbnąłem cię. A. Kurde, spycha mnie z drogi. No ej, jedź, ty dziewczyno. No ale tak 20 na godzinę to chyba nie będziemy jechać, co? Ej, tu jest jeszcze takie... Uważałam, że zbijałam nogę z gazu. A nie wiem, czy ty widzisz, tu jest teraz takie błoto poślizgowe, pośniegowe. A nie widzisz, że ja się ślizgam? No widzę, ale tu jest więcej śniegu niż było tam. Zauważyłaś?
No zobacz na drogę, że jest więcej śniegu. Właśnie. Czyli pada śnieg, widzowie. Naprawdę pada. Realizm jest niesamowity, nie? Ale zobacz, tu już 80 na godzinę się szybko wydaje, nie? Nie, ja bym chciała stółkę podjechać, ale nie mogę. A kto ci zabroni? Mój pojazd. Jedziemy na razie. No hamowanie w tych warunkach, widzowie, to wiecie, to faktycznie jest. Wpadka by coś wywinęła, no to jest po mnie. Dobra, udało się 90. A widzisz jak ładnie. Ale już mamy tylko 650 km do celu. No. Dobra, jadę na lewy, nie ma co. Także widzowie, a ten mi tu musiał zajechać drogę, no co za kretyn. Słuchajcie, także ustaliłem, że będę faktycznie na tym koncie... Nie zmija pojazdy, Kubo. Na tym koncie, na którym będę z nimi robić konwoje, będę jeździć tylko tą Scanią i ona będzie miała przebieg taki, jaki z nimi faktycznie zrobiłem. Muzyki nie słychać, widzowie, Holender. Podgłośnić. Aha. Wyhamowałem. Czemu ty gościa staranowałaś? Właśnie spadłam. Aha. Ale nie, naprawdę widzowie, zobaczcie tą jakość. Ja nie wiem, jakbym to mógł przybliżyć. Może z tej kamery... O, z tej kamery. Zobaczcie, jak to jest fajnie, to tak realistycznie zrobione. Na tym asfalcie. To nie jest tak, wiecie, byle jak, tylko tu widać takie błoto pośniegowe, nie? To niby jest rozjeżdżone, ale widać, że tego śniegu dopadało więcej. I opadki, jak się dymi spod kół, nie? Ten śnieg. Pięknie, naprawdę, nie? No, ale o tym modzie oczywiście nagram osobny odcinek. My go po prostu testujemy. Dlatego też wam to nagrywam. To jest mój pierwszy kontakt, taki bliższy z tym modem. Znaczy pierwszy, no teraz już drugi, tak? No bo drugi kurs. Natomiast widzicie to na własne oczy. Dlatego też swoje opinie tutaj od razu mówię. Znaczy może nie opinie, odczucia. No, znaczy wiecie, zawsze mówiłem, że jeżeli ktoś coś tworzy, jestem ostatnią osobą, która miałaby, wiecie, krytykować. No bo ktoś włożył w to dużo pracy. W ten śnieg, na tych drzewach. No o co tu się czeka? Na ciebie czekam. Ale po co czekasz? Jestem obok ciebie przecież. Za mną. Obok. Za mną. Warta. Dobra, niech myśli, że jestem za nią. Ja muszę być za nią, bo chcę patrzeć, jak coś odwali, nie? Chcę mieć to nagrane. Widzowie, potem a myślicie, skąd te szoty się biorą? To nie jest nic ustawiane, to wszystko w praktyce wychodzi na nagrywaniu odcinków. Części nie wrzuciłem, ale zrobiłem z tego szoty. I wyszło, jak patka odwala. O, tutaj chociaż mgła nam na chwilę zeszła, 9 się zrobiła rano, mgła nam zeszła, chwilę śnieg przestał sypać. Ale nie, piękne, efekty są piękne. Dziewięćdziesiąt na godzinę lecimy, dobrze. Jest szansa, że dojedziemy bezpiecznie, chociaż to wiecie jest. O, jak będę się trzymał w miarę... W odległości odpadki to dojadę bezpiecznie. Patrzcie, co ona robi. Widzicie? Dobrze, że zwolniłem, no bo tak by się skończyło. A ty jak zmieniasz pas ruchu, to patrzysz w lusterka? Nie, skupiłam się z lewym autku, gonię go. A wiesz, żebyś mnie tak prawie, że zepchnęła? Nie chciałam, przepraszam. Ty nigdy nie chcesz. A zawsze wychodzi, nie? Aha.
I tego też nie chciałaś zepchnąć z drogi. Tego akurat chciałam. Tylko, że ja to przewidziałem i zdążyłem uciec. Ale skacze. Bo mi wjechał przed dupę i zaczął zwalniać, potem przyspieszać i potem znowu zaczął. Widzowie, to musi być na miniaturkę, nie? Ta Scania musi być na miniaturkę, bo... Żeby musiał się spadkom najlepiej zrównać. A to może być trudne, nie? To może być, widzowie, dla widza inne ujęcie, bo... Zazwyczaj moje inne ujęcia się źle kończą. A jeszcze tutaj jedziemy w śniegu. Aha! Aha! Musiał we mnie wjechać kretyn jeden. Jak kolizję spowodowałem? Ja? To gościu mi wjechał na mój pas przecież. A, i się korek. Widzowie, to jest niesprawiedliwe. Ja żadnej kolizji nie powodowałem. Jadę sobie na wprost, pokazuję widzowi, jak jadę. Gościu mi zajeżdża drogę, lalala. A ja dostaję za to mandat. Patkę, coś chyba energia roznosi. To Patka, energia cię roznosi? Pójdziem do sknotę. Słuchaj, jak ty dojedziesz do celu bez kary za uszkodzenia, to będziesz mistrzynią, nie? Jak tak, stawiasz sprawę, przyjmujesz challenge. Przejdź z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ja już mam uszkodzenia, ale to nie moja wina, że auto we mnie wjechało. O, pięknie, znaki drogowe są zaśnieżone, słuchajcie, nie widać, ile na godzinę tutaj można jechać. Nie no, mega, powiem wam, jestem zachwycony, nie? Chyba nie ma o co się doczepić do tego moda. Znaczy wiecie, tak jak już powtarzam, no, ja jestem ostatnią osobą, która by się czepiała, jak ktoś coś tworzy, ktoś coś wnosi fajnego. Zawsze doceniam, jak człowiek się stara i robi coś fajnego. Uważam, że zawsze takich ludzi trzeba wspierać, bo poświęcili czas, zrobili coś fajnego. Zawsze będę takich ludzi, wiecie, doceniać i chwalić, nigdy nie będę krytykować, zawsze może być jakaś drobna uwaga. Ale tu na razie nie mam żadnych, nie? Jeszcze przetestuję to sobie, słuchajcie, na mapie Polski tej... Na mapie Polski oczywiście, słuchajcie, na Poland Rebuilding i zobaczymy, jak się po Polsce w śniegu będzie jechało. Sobie wyobrazimy, że... Śnieg u nas naprawdę jest. Chociaż mówię, u was... Patka mówiła, że u niej ten śnieg jest. Na Pomorzu, u mnie w Wielkopolsce śniegu to tak za dużo nie ma. Jak to się stało, że w barierki nie wleciałaś? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, widzowie. Aż się dla widza zatrzymam, nie? Aż muszę się dla widza zatrzymać. Zobaczcie. Zobaczcie, widzowie, no to aż dla widza, wiem, że będą trąbić na mnie zaraz, ale aż dla widza muszę się zatrzymać i zrobimy chyba miniaturkę, nie? Widzowie, no to jest coś pięknego, zobaczcie. O. O, z tym autobusem, to będzie dobra miniaturka. Pięknie, naprawdę pięknie. Dobra, trzeba jechać, bo Patka mi odjeżdża. Ona się będzie pytała, gdzie ja jestem zaraz, nie? A ja tu sobie, wiecie, fotki jakieś robię. Sorry, trochę się oddaliłem, bo musiałem zrobić zdjęcie na miniaturkę. No przecież na tym wiadukcie aż się prosiło, żeby uchwycić te widoki. Dla widza oczywiście, dla widza. A drogi widzu, jeżeli zostawi dla mnie łapkę w górę, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. No jakiś może komentarz. O, wjechała w krzaki. Co, w krzaki wjechałaś? Nie, właśnie wpadłam. No i hamulec ręczny nie pomógł.
Oto i Patka, widzowie, oto i ona. Dobra, już jej chyba nie zobaczymy. Szalony gościu prawym pasem wyprzedza. Ale już mamy tylko 500 km do celu. Możecie... Możecie, drodzy widzowie, napisać w komentarzach, jak myślicie. Dojedziemy do celu bezpiecznie? Czy Patka dowiezie ładunek? Czy go może uszkodzi? Ale i tak myślę, że warto jej serduszka za odwagę zostawić, nawet gdyby miało się to nie udać. Bo trzeba przyznać, że jako kobieta, no świetnie sobie radzi na razie w tej ciężarówce. Łe, a tu trzeba skręcić, a ja tutaj... No widzę nie jedyny. Widzę nie jedyny. No i wjedzie we mnie na bank. O, proszę, nie wjechała we mnie. Znaczy to tak wygląda trochę słabo, nie? Jak tak ktoś łamie naczepę, no ale nie wjechała we mnie. Ja nie wiem, jak to zrobiła. Ja nie wiem, jak ty to zrobiłaś, ale we mnie nie wjechałaś. To ja w ciebie. Też nie wjechałam, Kuba. Powiedziałem, że nie wjechałaś we mnie. Mówię, że w SUP też nie. A, w SUP też nie, no patrz. No to w sumie w nic nie wjechałaś. No, zdążyłam wyhamować ręcznym. Ty umiesz w śniegu jeździć. Ale wiesz, jeszcze 500 km do celu. To migacz włączyła? Tylko na twoja rozczucana. Czy mi się wydawało, czy ty migacz włączałaś przed chwilą? Prawy migacz. I na czerwonym przeleciała. A czemu na czerwonym? Jak ty możesz, to ja też mogę. Ups. Ups. Jazda w śniegu to się nazywa. Dobra, ja już się zatrzymam na czerwonym, bo zanim ona, słuchajcie, ruszy, to trochę zajmie. Niech się oddali kawałek ode mnie chociaż. Odrobinkę, ociupinkę. Ale z tą muzyką chyba lepiej. No, także taką fajną skanię, widzowie, sobie kupiłem. Oczywiście, wiadomo, jest gaśnica, no bo ona ostatnio jest w modzie, znaczy już nie jest aż tak, ale no, cały czas na topie. Także taka skania. Nie widzę na swoich symbolach. Taka sobie skania, ale to mówię, będzie tylko na tym koncie. Ale też mam skanie na tym koncie od levelowania. Także tu się kompletnie nie sobie. Ja wiem, że wy się już pogubicie, widzowie. Wiem, że się pogubicie. Raz będę miał takie auto, raz takie, więc musicie to odróżnić. Jak są konwoje, no to jest inne konto. To jest moje pierwsze konto. A to, na którym nagrywam odcinki, którym pokazuję jakieś tam wyniki, no to jest konto levelowania. Dlatego tam o firmie pokazuję. No tu nie mam co wam pokazywać. Widzicie, tu miliony lecą tak jak... Już nawet frajdy, słuchajcie, żadnej nie sprawia. Także... Miliony lecą jak głupie, więc tu na kasę nie patrzę. O, Patka chyba zrobiła coś. Tutaj auto mruga. Co wywinęłaś? Aha. Poczekałam, bo cię zgubiłam. A jak miło. Nie wszyscy tak czekają. Niektórzy nie umieją. Może się nie kapnie, że w nią wjechałem. Właśnie. Widzisz, kobieta nauczona z CWR Zivru. A no widzisz. Lepsze to niż wyścig szczurów. To mnie jakaś cysterna, słuchajcie. Ja mi się nie ścigam, ja wolę się ścigać z innymi autkami. A po co się w śniegu ścigać? Za nim. To pytanie powinien zadać dzisiaj, jak jechałam, żeby się pościgać z taksówkarzem. Wyścigankę. A pada ci śnieg? Pada!
boję, że ona coś zaraz wywinie, ale mi to tam nie zależy, nie? Faktycznie jedzie jak pijana, no to... Ale dobra, ważne, że na razie... No nie czepiajmy się, ważne, że na razie, wiecie, jedzie, w nic jeszcze nie uderzyła. Albo uderzy za chwilę właśnie. Wydałaś odgłos, jakbyś miała w coś zaraz walnąć. Mało brakowało. Zgadłem. Widzicie, widzowie, zgadłem. Ja muszę paliwo zatankować. Aha. Aha. Wyhamujemy czy nie wyhamujemy? Chyba nie. O Jezusie. Co to się stanęło, widzę. Co to się stanęło? Bo tu innego wyjścia nie mamy. Jadę zatankować. Jaki korek się zrobił? Okej. Nie wiem, czy ona też jedzie zatankować. A jedź. Ty masz łatwiej, bo płaci ci pracodawca za paliwo, ja muszę z własnej kieszeni. Nie będę tankować, ja poproszę jedę do towarzystwa. O, to jakaś nowość dla mnie w konwojach. Miło, miło, tak się konwoje powinno robić. Jedź prosto. Niektórzy nie potrafią. Nie wiem, widzowie, dajcie... Daj, drogi widzu, znać w komentarzu, jak wy robicie konwoje, jak to u was wygląda. Czy robicie tak bardziej realistycznie te konwoje, czy każdy leci, żeby się tylko ścigać ze sobą. Myślę, że to nie ma frajdy, nie? Nie ma frajdy. Jak każdy sobie rzepkę skrobie, no to nie ma tu według mnie frajdy. Konwój polega na tym, że zobaczcie, mogę się, nie wiem, z Patką pośmiać, bo mamy interakcję, gdzie się widzimy, tak? Jedziemy gdzieś tam w jakiejś odległości od siebie. I według mnie na tym konwój polega, a nie tam, wiecie, że ja bym miał teraz ją wyprzedzić. Przecież wiecie, żebym tą skanią ją wyprzedził. Prawda? Wyprzedziłbym ją i nie byłoby problemu. Tylko po co? Po co? O, ale ładnie tu jest. Ja. Ale mi się to, widzowie, podoba. Prawda. Jedź prosto. Szukanie nowej trasy. Ale tu jest ładnie z tym śniegiem. No, ale jak równo zaczęliśmy jechać. Nie. To jest chyba trzypasmowa. Mam nadzieję. Jednak nie. No wiecie, jak to w zimę. To akurat jest realizm według mnie, bo jeśli jedziesz po normalnej drodze, która jest mocno zaśnieżona, też nie wiesz do końca, jak... Znaczy wiadomo, jak jest tak rozjechane, to trzymasz się po prostu pasu, ale do końca nie wiesz, gdzie pasy się kończą, ile tych pasów jest, tak? No tu się możemy domyślać, że ten z prawej to jest awaryjny. Ale wiecie, no do końca nigdy nie wiadomo, nie? Także super jest ten modzik, super, jestem zachwycony. Nawet jakbym wylądował na barierkach, nawet jak jest ciężko, bo faktycznie jedzie... faktycznie, widzowie, jedzie się ciężko. I naprawdę trzeba troszkę, wiecie, troszkę... Zjedź w prawo. Stonować już, jak widzicie te prędkości, wjeżdżając tutaj, ja bez problemu 80, 90 wlatywałem w takie zakręty, takie zjazdy, powiedzmy, a w tej chwili jadę 60, nie? Tu nawet nie da się chyba 8, znaczy dać się da, ale wiecie, no w sensie ryzykowne, nie? Więc patrząc tak realistycznie, no to jednak... Myślę, że spoko.
lecimy, widzowie. Że pięknie, naprawdę mi tu... Ja naprawdę, wiecie, czasem drobne rzeczy mnie cieszą i na tyle mnie poznaliście, że jakby tych emocji też nie ukrywam. Bo gdzie lubię sobie porobić jaja, coś tam czasem dla jaj, dla żartów, dla ciebie właściwie widzę, żebyś się uśmiechnął, podwalać. Oczywiście podwalam, ale dlaczego nie? No taki jestem i taki chcę być. Żeby było też trochę śmiesznie, bo w życiu uśmiech jest bardzo ważny. Jedź mi tą BM-ą, ty. Natomiast wiecie, natomiast no... Mówię też szczerze, co myślę, nie? I takie proste rzeczy, jak widzicie, zainstalowany śnieg w ETS-ie dają mi tyle frajdy, jakbym nie wiem. Naprawdę. Tak samo widzieliście tą moją frajdę z jazdy po Polsce, która jest zrobiona na Poland Rebuilding, tak? Na Promotsie. Już była też propozycja, żebym oczywiście nocną jazdę zrobił i to już macie jak w banku, że będzie nocna jazda. Możliwe, że na razie połączymy to na nocną jazdę w śniegu, bo jestem bardzo ciekaw, w ogóle chciałbym zrobić parę kursów po Polsce, a no tak wyszło, słuchajcie, no mamy 8 stycznia, więc ten okres powiedzmy na śnieg, żeby to smakowało, żeby to dawało klimat, mówię 8 stycznia, kiedy nagrywam odcinek, tak? Trzymaj się lewy. W sumie już jest 9 tak naprawdę, przez północy. Także wiecie, widzowie, no ten okres, oj, ja tu do was gadam, a tu prosto trzeba jechać. Ten okres na nagrywanie ze śniegiem, no to myślę jest kwestia miesiąca, tak, no ewentualnie do końca lutego, tak. I jakby no już później, no już nie ma tego klimatu. Tak samo jak wiecie, choinka smakuje najlepiej w okolicy Wigilii, tak. I tam już w nowym roku to nie ma sensu mieć choinki ubranej. Tak śnieg, no to w zimę, no. Latem możemy dla beki sobie, wiecie, zrobić śnieg. Na zasadzie, wiecie, takiego odcinka na żarty. Ja jestem otwarty, mam dystans, więc drogi widzu, nie trzeba mi mówić. Latem będzie odcinek ze śniegiem, to jest więcej jak pewne. Wiecie, ale no... Nadal nie zmienia faktu, że no teraz jest ten klimat, że można to się wczuć i to, co słyszycie, co mówię, to jest właśnie te moje wczuwanie się w ten klimat. Więc chciałbym po Polsce... Nie oszukujmy się, no moi drodzy, no jesteśmy Polakami, cieszy nasz kraj. Jeżeli jest to Poland Rebuilding fajnie zrobione, nawet jak jest tam połowa rzeczy, które nie do końca są, bo może są wymyślone, mówię może, bo nie wiem. To i tak wygląda to tak realistycznie, gdzieś tam coś nam przypomina, że to cieszy. Tak jak też właśnie widz napisał w komentarzu, że nawet woda w strumieniu. Ta połowa sklepem nie komentuje, jak ona jedzie. Ja komentuję śnieg, jakbyś chciała wiedzieć. O, nowość. Nowość. No bo pierwszy raz jedziemy w śniegu. Znaczy wcześniej ja jechałem do Świętego Mikołaja, do którego nie mogłaś jechać. Ej, a może tym razem będę mogła jechać? Sprawdzić można, ale wiesz, że u Świętego Mikołaja ten śnieg jest bardziej śnieżny i tam jest jeszcze bardziej ślisko? Ale już dawno po świętach, już 8 stycznia, 9. Ego. Uważaj roboty drogowe. Widzę. To nowość. Ani razu w roboty drogowe nie wpadło. A ty jeszcze w nic nie przydzwoniłaś. E, no co ten Volvo mi drogę zajeżdża? Nie. Jak chuj miało być. Jak się trąbi. Ty jak chuj. Sorry, drogi widzu, ale mnie wkurzają tacy kierowcy. Każdy z was czasem przeklnie na drodze, jak mu taki chy drogę zajeżdża. I tak wiem, chuj się pisze przez CH. To była oczywiście metafora z tym ha jak chuj. Wyklekałeś. Ja nic nie widziałem. A wiesz, że mamy już tylko 300 km do celu, czyli ponad połowę przejechaliśmy już. I tak bym miała karę za uszkodzenie. Oj, ale... Coś tam, coś tam. To coś tam, coś tam. No może nowy level wbijesz, bo po to robimy kurs przecież.
duże uszkodzenia będą. No to rób tak, żeby była mniejsza. Znaczy już mniejsza nie będzie niż ten, ale żeby nie było kolejnej. Słuchaj, ja ci powiem jedno, Patka. Na takiej trasie 700 km to ja się spodziewałem 100% uszkodzeń, więc wiesz. Ale u mnie czy u ciebie? U nas obu. No dziewczyno, w śniegu jedziemy. Już myślałam, że tylko u mnie się spodziewałeś. Jedź mi tym, kurde, żółtym cytrynagęgiem. Jakiś fan dekusia mnie rozjechał. Żółtym cytrynagęgiem we mnie wjechał, kurde, widzowie. Ja tu jadę spokojnie lewym pasem, a gość we mnie wjeżdża. Pięknie są te znaki zaśnieżone, jest to taki realizm, widzowie. I różni się ta, widzę, że różni się w różnych miejscach ta droga. Widzicie, tu jest jeszcze inaczej ten śnieg. Patrzcie, postaram się wam dać to na kamerze. Może nie drugiej, ale może o tej. Zobaczcie, tutaj inaczej to wygląda. Tam było takie błoto pośniegowe. A tutaj jest taki suchy śnieg, który przyjeżdżamy do Polski zaraz. Jest mróz, minus 12 za oknem. U mnie serio jest minus 12, widzowie. Nawet w telefonie wam mogę powiedzieć mi, ile pokazuje, a nie, bo jeszcze przydzwonię w coś. Wiecie, jak się kończy moje patrzenie, gdzie nie trzeba. No, jak jedziesz autem, nie patrz w telefon, no to jest normalne. Tu trzeba traktować to w 100% identycznie. Wiem, że pewnie znowu będziecie się żalili słusznie. Wasza krytyka jest często merytoryczna, co popieram. Że takie dziubanie kierownicą jest troszkę denerwujące. Wiem o tym, widzowie, wiem, no ale przyjdzie moment, w którym tą kierownicę i się kupi spokojnie. Oj, 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 patrzcie, widzowie, jednak coś zrobiła. To było piękne, Patka, ty żyjesz. To było tak piękne, wyskoczyłaś jak Adam Małysz, jak Hanka w kartony. Jeszcze ta naczepa na koniec tak ładnie ci podskoczyła. No rewelacja, dziewczyno, rewelacja. Widzowie, to było piękne, będzie szot z tego. Będzie szot z tego jak nie. Musi być, widzowie, z tego szot. Nie, ale to już nie odwalaj, to już wystarczy, zwolnij. To nie było zamierzone. Tak niewiele do celu zostało. Matkę głupawka wzięła na koniec trasy, nie? Widzę, że cię głupawka na koniec trasy wzięła. Jaka głupawka? No a ten skok na Małysza, to co to było? Nie zdążyłam wykręcić, ani przyhamować. Dobra, dobra. La la la. On też nie zdążył wykręcić i widzisz, jak skończył. No i będzie. Będzie godzinny odcinek, widzowie, no. Ale wy widzę, że lubicie takie dłuższe odcinki. Ogromny szacunek dla was, że chcecie takie oglądać. Awaryjnym Patka leci. Dobra, już nie będę jej mówił, niech leci. Tylko tam będzie koniec pasa i się nadzieje na coś. Aha, aha. Dobra, udało jej się fuksem.
A ty wiesz, że to był pas awaryjny? Wiem. I wiesz, że w ostatniej chwili ci się udało? Co? No w ostatniej chwili ci się udało. Wiem. Jedź prosto. Chcę dostać gratulacje. My się jeszcze nie rozwaliliśmy na tej śliskiej nawierzchni, to aż. O, ale śnieg zaczął sypać. No. Aha. Nie no, trzeba zwolnić. Aha. 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 Porządku, ale tam mieliśmy... Aha. Znajdę na przykonie. No cóż, widzowie, poślizg się zdarzył, no. Ale mimo wszystko nie chciałbym, słuchajcie, grać bez... Bo tu do tego Frosty Winter Mod oczywiście dodałem dwa dodatki z tej firmy, jakby można powiedzieć, od tego producenta. Twórcy, lepiej to zabrzmi, bo żaden producent się nie sprzedaje. To jest darmo, to twórca lepiej zabrzmi. No, są dwa dodatki, które też właśnie tam jeszcze ulepszają te wszystkie bajery i no, powiem wam, że właśnie ta psychika zachowania pojazdu, czyli że jest bardziej ślisko, no to naprawdę robi wrażenie i w życiu bym z tego nie zrezygnował, mimo że jest czasami trudno i trudno się jedzie, bo widzicie ta prędkość nasza, którą jedziemy teraz, widzicie, no jest najlepsze, mgła, tak? Mi się widoczność strasznie pogorszyła już. Mgła jest. Ciemno się robi, zimno się robi. No tu trochę może spieprzyli. Jedyna uwaga, że spieprzyli z tymi kolejnami w tym miejscu. No ale dobra, tam już wiecie. To pewnie jakoś automatycznie się nakłada i... Już tam wiecie, nie czepiajmy się. Jeżeli już, żeby nie było, mówię o tym, bo widzę to, jestem świadom, że taka opcja tu jest, że troszkę mogłoby to być lepiej zrobione, ale też nie będę, wiecie. Wygadywał. Dobra, chyba do Polski wjeżdżamy. My chyba do Polski wjeżdżamy. Wjechała w bramki, na bank. Nie wyhamowała. Nie, wyhamowała? Wyhamowała. Ty wyhamowałaś? Ale numer. No jasne, że nie. A wiesz, że te szlabany są pancerne? Niestety wiem. A, czyli jednak nie wyhamowała. Dobra. Kurde, jaki klimat się zrobił. Taki nocny już powoli. 16 coś. A tu już ciemno. A zima w Polsce. Myślałaś, że nie wyhamuje. Chyba jej nie wywaliło, co? Nie. No za czemu stoisz na środku? Bo jesteś niedaleko Wrocławia. A my do Katowic jedziemy, chociaż żałuj, że nie możesz zobaczyć tych prawdziwych Katowic z fikcyjnej Polski. Katowice nocą, ze spiżową mocą i za szczą pomocą damy czadu dziś. Na balety się komuś zebrało. Tym tańczeniem to uważaj, żeby ci naczepa nie zaczęła za bardzo tańczyć od tego śpiewania. Ja nie tańczę, ja tylko śpiewam. No ale naczepa może na śniegu zacząć tańczyć.
dała patkę. Jaka śnieżyca nocna. Dobra, dobra, bo zaraz w barierkę wjedziesz. Muszę tego kampera wyprzedzić, bo mnie denerwuje. W Łodzie my wjechaliśmy, ale to dziwnie trochę. W ogóle śniegu nie ma na drodze. Może odśnieżyli? A może to woda? Ona wleci w te barierki, widzowie, jak nic, nie? Ona wleci, a ja właśnie sobie przytarłem. Wow. Już pościerpłem, słuchajcie, już pościerpłem. Cały czas, wiecie, to są emocje, cały czas pełne full focus, bo w tym śniegu naprawdę powiem wam, że adrenalinka jest. Adrenalinka jest. Znaczy, wiadomo, no mógłbym jechać jak szaleniec i wiecie, no. To jest tylko gra przy pieprze i tyle, tak? Ale jednak no chcemy tak w miarę realistycznie jechać, na ile to możliwe, jak na nas. Więc wiecie, no to jest ta adrenalinka, ale trzeba przyznać, możemy... O, o! Chcę przyznać, że całkiem nieźle jej idzie. Ale to ten się chyba pojawił nie wiadomo skąd. No, widziałem! No, nie powróciłam jeszcze z piskiem opon! Coś czuję, że dojedziesz do celu bez rozwalenia auta. Dasz radę. No jedź mi tym, kurde! Ale ja już rozwaliłam auto. Tym Polo, kurde, gościu. Bez rozwalenia miałem na myśli wylądowanie na dachu. A, no to tak! Ale w nocy ci powiem, ten śnieg też zajebiście wygląda. Wygląda jeszcze lepiej niż do dnia, tak szczerze. No bo jest większa zamieć. Oni tak się tam bloką. Jak gościu lewy pas blokuje, to trzeba trąbić. Proszę bardzo, przetarłem ci szlaki. Jaka tu śnieży? Ale dziękuję. Jak tu naprawdę sypie tym śniegiem. Nagram jeszcze dzisiaj dla was, widzowie, właśnie taką nocną jazdę, myślę, po Polsce, po tym Poland Rebuilding. Jakąś inną trasę wybiorę. Oj, gdzie stanęło? Co tu się stanęło? Wykręciło mnie. Już 35 km do celu, damy radę. A czy ty dasz? To nie wątpię. I tym miłym akcentem wbijesz level wyżej. A kto to jest wątpię? Mówi, że tyle kary by miało być za uszkodzenia? No nie.
Teraz słyszałem, jak przydzwoniłaś. Przydzwoniła. Patka przydzwoniła, widzowie. Patka przydzwoniła. A czemu ty bez świateł jedziesz? Patka bez świateł jedzie. Tak jest, awaryjnym. Już znam takie. Ja już znam takiego gagatka, co awaryjnym wszystkich wyprzedza. Nie komentujmy. Miałem opcję albo awaryjnym, albo w niego walnąć. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Milczu, opcja dla nas obojga. Jedź prosto. Dobra, dobra. Tak! Ale powiem ci, że świetnie na tym śniegu sobie radzisz i tak. Nawet bym powiedział, że lepiej niż na normalnej drodze. Zobacz, warunki kiepskie, bo śnieg sypie cały czas, jest mgła, teraz jest ciemno, jest ślisko, ale radzisz sobie świetnie. Bo wyskok Małysza to uznaje za popis. No i widocznie widzimy to oboje inaczej. O Jezusie! Przechwaliłem cię. Zjedź w lewo. Nie tylko siebie. Ciebie również. A Patka gdzie? Gdzie ona tam wjechała? Widzowie, gdzie ona tam wjechała? Gdzie ona tam wjechała? Ja nawet nie widziałem, jak ona tam wjeżdża, nie? No nie mówcie, że się jeszcze zaryła, nie? W ogóle nie widać, gdzie tu jest jakaś droga, nie? Aha, bo ona nam pojechała na wprost. Aha, bo tam jest droga, dobra, bo nie wyhamowała i pojechała tam. Tylko, że ona nie umie zawracać. Tam musi zjechać. No to mamy to ciekawie. Widzowie, to jest ciekawie. Przechwaliłem Patkę. Podjedź troszkę do przodu, a potem normalnie sobie cofniesz na dół do mnie. Na prostych kołach. Podjedź do przodu, żeby wyprostować naczepę. Sprawdź, czy masz równo ciężarówkę i koła z naczepą i cofnij. Albo opcja taka, jaką robisz, jedziesz pod prąd po to, żeby zjechać ponownie. No, też tak można. Tylko, że za mną tu jest korek. A, bo Patka tam pojechała zawrócić, dobra. Albo tam, gdzie jesteś, cofnij i zjedziesz tu w dół. Pięknie, będzie najlepiej, bo ja ci tu drogę trzymam, nikt ci nie będzie jechał. Kawałeczek do przodu, wycofaj i zjedziesz w prawo. I patrz, gdzie jest droga, bo wjedziesz, kurde, i spadniesz na dach. A mamy 7 km do celu. Czekajcie, muszę go przyblokować, zapadki. Zapadki muszę gościa przyblokować. Jedzie? O, brawo ty! Tam nieważne, że pod prąd jedziesz, ale... Ha, ha, ha!
Już nie ma trasy do Krakowa. Kraków leży, nie? Jakiej trasy do Krakowa? Kraków leży, no znak drogowy położyłaś. Ja pierdolę. Leży Kraków. Paliwo mi się kończy. Teraz masz to w nosie, 7 km dojedziesz. Dobra, jedziemy, widzowie, bo nieprzewidziane, słuchajcie, sytuacje na drodze, na koniec jazdy. Padka nie byłaby sobą, nie? Gdy czegoś nie odwaliła. Tak babice nocą, ze zbiżową mocą i z waszą pomocą damy to do ludzi. Szkoda, że to są takie Katowice, a nie... Jedź prosto. Nie takie jak... Aha. Chciałbym zwrócić uwagę, że czerwone światło się pali, nie? Widzę. Tak chyba nie za bardzo. Biedne punto wmontowała pod naczepę tira. Ja pierdziele. Ładną kanapkę zrobiłaś z tego punto. Dobra, Patka, przetrę ci szlaki, patrz. A nie, dobra, rusza chyba ta ciężarówka jednak. Dobra, jak będzie zielone, ona pojedzie. Z tym punto to nie jestem przekonany. Dobra, dajesz. Dawaj, dawaj. Hamować. Dobra, już jadę na czerwonym. Też muszę coś uszkodzić, nie widzowie? Nie może być tak, że ja w nic nie przydzwonię, no bo wstyd. Wstyd, żebym w coś nie przydzwonił. Jak Patka dzwoni, to i ja dzwonię. O, też przez czerwone przelecę. Raz można. Czasem się zdarzy, nie? Dobra, już chyba dojechaliśmy do celu, także już będę się z wami po drodze, powoli, moi drodzy, żegnał. Brawo. Dziękując za obecność. Jak obejrzałeś do końca, bardzo mi miło, drogi widzu, zostaw w razie komentarz. Obejrzałem, obejrzałam do końca. Albo koniec, po prostu skręć koniec. Brawo. Będzie wiadomo, że do końca obejrzane. No i oczywiście będzie mnie bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Też tak tradycyjnie o to proszę, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby rozwijać kanał, żeby docierać do jak największej ilości osób, bo może komuś też się te moje filmiki spodobają, może poradniki się komuś przydadzą, także ja już dojeżdżam i na dzisiaj kończę, jednak już dziś nie mam siły, słuchajcie, nagrywać kolejnej trasy w śniegu, bo to już dzisiaj za dużo tego Eurotracka. Także dobrej nocy wam życzę, do następnego, trzymajcie się, cześć!